Okej, siemaneczko, witam was z strony Junexile. I witam was w sensie w odcinku specjalnym, gdyż wyszła operacja Operation, przepraszam, Broken Fang. Jest wideo, które zaraz sobie puścimy. Wyszła w nocy z, żeby was nie okłamać, z 3 na 4 grudnia. Dokładnie około godziny 1, coś takiego. Zaraz no. Jest to kolejna operacja po Shatterweb. Ja jestem ciekaw, co Valve dla nas przygotowało w tym momencie. Obejrzyjmy filmik. Okej, filmik jest krótki, ale w sumie ciekawy. Logiem tej operacji jest tutaj Pantera, albo Pantera, Jaguar, nie wiem. To jest raczej Jaguar i wąż walczący ze sobą, jak widać. Przejdźmy do samego CS-a. Introducing the Operation Broken Fang. Okej, dobra, z tego co przeczytałem, to wygląda dość podobnie jak ostatnia operacja Shattered Web. Ignorujcie to. Zobaczmy, ile kosztuje. 58 zł, 59 zł, no. Kosztuje przepustka. Na pewno ona później będzie tańsza troszeczkę. Ale myślę, że sobie ją od razu kupię. Kapsułki, operacje i tak dalej. Teraz zobaczymy misję, jakieś ustawienie to szło. Okej, to jest ciekawe. O. O, to jest akurat bardzo ciekawe. To jest taki... Okej, okay, aż będę musiał to zobaczyć, ale sobie zbindujmy to na... W nie wiem, jaki przycisk nieużywany. A nie jest używany, nie? Nie powinno być, okej, okay, dobra, teraz zobaczymy. Zatem nic się raczej nie powinno zmienić. Za bardzo. I wszystko jest strasznie... ciemne, zauważyłem takie jakieś rozszerzone, ja bym to nazwał. Nie wiem dokładnie, o co to chodzi. Okej, okay, mamy tutaj. Tak, dobra, czy doszła nowa mapa? Broken Fang Premiere. To jest ciekawe. To jest akurat bardzo ciekawe. Retakes. To jest naprawdę ciekawe, czy to są retake'i? Aż będę musiał to zobaczyć po prostu, czy to są retake'i normalne, które są na serwerze. Mamy nową mapę, mamy Apollo, Engage i Ancient, które sobie przejrzę w tym odcinku. Aha. Interesujące. Dobra, zmienimy sobie na szybko rozdzielczość, żeby to jakoś pod YouTube wyglądało. Okej, okay, pięknie wygląda. No dobra, no to... Za to się zmieniło. Wejdźmy sobie w misję. You haven't activated, you can still... Czyli pomimo, że nie aktywowałem, mogę dalej brać udział w misjach. Oczywiście to sobie kupię. Okej, okay, to będzie misja pewnie, zgaduję, ta... Tak, to na pewno będzie misja taka, powiedzmy, interaktywna, w sensie to misja, która jest zaplanowana przez Valve, tak jak było na otwarcie Shatterweb operacji, pewnie będzie na zakończenie taka misja też. No i poza tym
14, nie wiadomo ile tych tygodni będzie, 16 tygodni. Teraz sobie wyjdziemy w... Okej, ja nie widzę. Czy to działa jak Battle Pass, czy jak to działa? Nie wiem za bardzo. Mamy shop, okej. Aha. Tu zdobywamy gwiazdki, mam rozumieć, tak? Nie. Za każdy wykonał misję zdobywamy gwiazdki, rozumiem. Tak, i za te gwiazdki możemy kupować w sklepie. Możemy kupować sobie agentkę. Najprawdopodobniej agentkę. Commander Mae Dead Cold Jamison. W sumie fajnie wygląda, naprawdę. Możemy sobie wybrać do terrorystów. Mamy troszeczkę tego. To w ogóle strasznie laguje mi komputer, nie wiem czy to przez tą operację. Sprawdzę co się dzieje. Jakieś gówienko się włączyło. Dobra, już trochę kryzys zażegnany, aczkolwiek dalej mam mało FPS-ów. Strasznie ta operacja mi tych FPS odbiera. Mamy skrzynkę, ale oczywiście z tego co mamy skrzynkę, jak nie będziemy, nie mamy kluczy do tej skrzynki. Przez to, że tu można kupić tę skrzynkę, zgaduję, że one będą szybko ich cena zajdzie. Czyli jak weźmiemy to, to dostaniemy jedną z tych rzeczy. Interesujące. Mamy też tutaj agentów. Mamy graffiti. Śmiesznie w sumie to wygląda. Czyli można zdobyć podobno tylko 100 gwiazdek z tego co czytam. Interesujące. No dobra, no to... Zobaczmy mapy same w sobie. Same w sobie mapy mamy. Mamy Engage, Apollo i Ancient. Okej, no to zobaczmy pierwszą mapę, czyli Ancient. Odpalę sobie swój konflikt z granatami od razu. Okej. Bombsite jest bardzo blisko spawnu czateków. Bombsite B w sumie też. Weźmy jako czatekowy. Weźmy sobie. Co się stało? Widzicie co? Co się tutaj stało na dole? Co tak dzisiaj wygląda? Nie wiem. Okej. Dobra, wpiszmy sobie granaty. Tak, mój piękny egzek na granaty. To co się dzieje z moją tabelą, to jest strasznie dziwne, nie wiem co chodzi. Da, dźwięki są... ciekawe, nie wiem co ci się stało. Albo w sumie zostawimy to na zero. Żeby zobaczyć po prostu ile FPS-u będę wyciągał na tych mapach. No sam tak szczerze jestem ciekawy ile FPS-u będę wyciągał. Ja kupmy sobie... łupkę, kupmy sobie widelka. Dobra. Plaża. Dobra, przejdźmy się. To wygląda ładnie, muszę przyznać. Wygląda naprawdę ładnie. FPS macie w lewym górnym rogu, jakbyście chcieli.
Da się wejść? Nie. To by było zbyt OP, jakby tu się dało wejść. Ale jakieś moje dźwięki dziwnie reagują. Nie wiem, czy to jest na moich słabych, czy o co tu chodzi. Okej. Okay. Zmij teraz na bombsite B, tak jak widzicie na radarze. Okej, okay, dobra. Lećmy na razie dookoła, później będziemy się zagłębiać. Czy to skanuje? Ta ściana skanuje. Interesujące. Czy ta ściana skanuje? Ta ściana już chyba nie skanuje. No to bardzo ładnie. Tutaj niedaleko jest raz. To jakaś skrzynka taka trochę w dupy. Da się wskoczyć? Czekajcie. Co tutaj jest? To wygląda ciekawie w sumie. Jeśli chodzi o FPS-y, w sumie nie są takie słabe. Utrzymuje mi się około 300 FPS-ów na tej mapie, od 200 do 300. Czasem spada do 150. Ale tak szczerze, tak, ta okolica jest dość ładna, tylko tu. Tylko tu to trochę średnio wygląda, tak szczerze. Szczególnie jak się za WP przybliżymy. Aczkolwiek okolica jest naprawdę ładna, to są jakieś przejście kanałami. To jest jakieś wejście w ogóle. Nie można wejść. Ten most mi przypomina coś w stylu mapy The Aztec. Tu nie można wejść? Można wejść, tylko tam wskoczyć nie można. No zobaczcie, na moście nie można chodzić. Widzicie? Most jest. A tu można? O wow. Ok, tu jest spróbowane tekstury. Oj, wypadłem. No nie są. To jest spawn. Spawn wygląda naprawdę fajnie, jeśli chodzi o spawn terrorystów. Wszędzie są oznaczenia, jakiś nadany bombsite. Dobra, przejdźmy się teraz do lewej. Wow, to coś jest? Wow. Muszę wam przyznać, że ta mapa wygląda naprawdę dobrze, oprócz tych tekstur, które tam są. Ale to wygląda naprawdę dobrze, to ma swój klimat i o dziwo ma też swoje FPS-y. Świeczuski. Naprawdę ta mapa wygląda zajebiście, tak szczerze. Być może pogram trochę matchmakingów na niej. Mobsite A, wyszliśmy na niego. Mobsite A jest dość mały, tak szczerze. Tylko tyle miejsca tutaj, to co widzicie, to jest cały bombsite. Naprawdę będę musiał sobie pograć trochę na niej, bo to zrobi się ładnie to rozbić. I tak i nie. To ciekawe miejsce. To mi trochę przypomniało to miejsce. I zejście do jakichś katakumbów. To miejsce mi przypomina jedno miejsce na mapie w Valorancie. Też takie podobne jest wejście do środka i takie duże kuwienko. Ciekawe co na to będzie można się. O, grę mi sfrizowało. Dobra, CS się z mi zlagował, nie wiem dlaczego. Coś bo to była wina nowej operacji. Po prostu wywaliło mi CS-a.
Ale zobaczymy. Miałam znowu to nagranie. Dobra. Próbujmy odpalić jeszcze raz tą mapę i przejść. Być może to jest właśnie wina mapy, że takiego laga dostałem, potężnego. Chociaż to nie musi być jej wina. Ostatnio odblokowałem, podkręcałem swoją kartę graficzną i procesor. To może być po prostu tego wina, że monitor nie wyrabia, albo karta graficzna nie wyrabia przesyłać obraz. Więc tak może być. Aczkolwiek no. Najwyżej będę musiał zmniejszyć trochę taktowanie. Rdzenia, dobra, przyjmę teraz jak za granaty. No to dalej dziwnie dość wygląda. Jeszcze wybranie. Max 0 oczywiście wstawmy. Dobra, był lekki drop FPS, dobra, gdzie skończyliśmy? Na tym miejscu skończyliśmy. Wow, to wygląda dobrze, to jest mit, nie? No, mapa naprawdę swój zarąbisty klimat. Takie ruiny trochę Azteków jak dla mnie. Tu jest... aha, bo tu jest przejście, okej. Ale mapa wygląda zarąbiście. Dobra, przejdźmy do drugiej muzy mapy. To jest ciekawy spot. Jak daleko to można dojść? Tylko tyle, no dobra. Przejdźmy do drugiej mapy. Jak się druga mapa nazywa? Druga nazywa się na Engage. To jest community mapa. To jest od, tak jakby operacje, to jest mapa od społeczności. Ma dość duże spawny. Tak patrzę, że... Że szczególnie turyści mają dość dużo do przejścia. A mapy na mapie Ancient były dość dobre. Nie będę ukrywał. Piszmy jeszcze raz jak za granaty. Okej. Okay. Ja tego nie chciałem wziąć. No, no wszystko, okej. Okay. Tu już widzę, że jest troszeczkę mniejsze FPS, ale dlatego, że jest to bardziej otwarta przestrzeń. Jak to widzimy, SWAT przyjechało. Wysadziło nas i my zaczynamy z tego miejsca. To nie jest przypadek, to jest res... CT, okej. Okay. Mamy auta, Można to coś przeczytać? Proszę bardzo. Ładnie to wygląda. Dobra, idźmy od prawej strony. Obejrzyjmy sobie mapkę. A-side. Ojej, ale FPS-ów jest tu o wiele mniej i to jest widać. Nie wiem, czy to jest... Da się otworzyć? Nie. Nie wiem, czy to jest wina... O, proszę. Skrypłem. To jest wina po prostu tego, że Valve optymalizowało swoją mapę, a to jest mapa społeczności, nie do końca była zoptymalizowana. Bo to po prostu takie otwarte są przestrzenie, ale co to w ogóle jest? Tak szczerze, te schody są tak z dupy trochę. Ta mapa ma jakby dwa piętry, co jest? Wszedłem tam i... Dobra, dziwnie to wygląda. Szczerze, to tak nie wygląda. Tu można wejść pewnie, oczywiście. Można zrobić sobie skok, tak jest. To się otwiera? O, proszę bardzo, otwierają się. A, tu jest, wow, jakie. Autko, tu jeszcze da się pewnie wskoczyć i... Stąd gdzieś tu się da? Nie, stąd się pewnie tylko tu da. Albo i się nie da nawet. Proszę bardzo, nie da się. Mamy tu wejście, tu mamy jeszcze takie ciekawostki.
Czy stąd się da tu wskoczyć? Nie da się. A, goda sobie piszemy. To są te auto, które cały czas jakby idą do przodu. To jest ciekawe, ale to też zabiera dużo niestety FPS-ów. To są animowane obiekty. Myślę, że ktoś ze słabszym komputerem raczej nie zagra na tej mapie. Resp terrorystów jest strasznie jest ogromny, naprawdę. Ale... Ojojoj. 50 FPS-ów. 100. Tak, mapa wygląda naprawdę ładnie, ale te FPS-y są zabójcze, naprawdę. Widzimy jakiś atak na firmę Maskar. Nasi terroryści atakują. Dobra, przejdźmy teraz tu. Prawej. Midlaka mamy. Co to w ogóle są za rzeczy? Proszę bardzo. Jakieś drabinki. Mamy jakiś salon produkcyjny, czy cokolwiek to jest. Jak skoczyć? Jest wejście do mina. To jest wejście do mina, którego wcześniej nie zauważyłem. Tu można sobie przejść. To jest autostrafa, to jest kolejne jakieś przejście. Po prostu. To można rozbić. A tego już nie można rozbić, bez sensu. To się otwiera? Nie. To chyba wejście już do respawn, tak jest, to jest spawn. Możemy przejść dalej. Są jakieś łazienki. To się nie otwiera. Jakieś kolejne, to też się nie otwiera. Jakieś boczne, czy w ogóle to są... Widzisz, ten obszar jest podzielony takie trzy otwarte przestrzenie. Na midzie, otwarta przestrzeń, na otwarta przestrzeń i na B otwarta przestrzeń. Ciekawie to wygląda dość. To w ogóle ciekawa pozycja. Da się jakoś coś skoczyć? Chyba nie. Może na lampę da się? Nie da się. Ciekawe jakby dodali działającą windę do CS. To by działało w ogóle. Jest raz terroryst. Nie, to jest to wejście, to jest raz terroryst. Nie wiem, dla mnie to fajne, aczkolwiek te FPS-y troszeczkę zabójcze są. Szczególnie na otwartych przestrzeniach, jak tutaj. Kiedy one spadają mi do stóp. Dobra, ogarnijmy ostatnią mapę. Apollo, też mapę społeczności. To też pewnie będzie trwało z pół godziny nagrania, ale trudno, nie chce mi się tego ciąć. Wrzucę to od razu tak jak jest. A, wpiszmy jak zwykle exit granaty. Wpiszmy sobie z tego da, jak wejdziemy. Pięknie. To co widzę, znowu mam tylko 100 FPS-ów na spawnie. Tu mam już 200, tu mam 100 oczywiście. Kolejna jakaś firma, to jest Apollo tym razem. No to była Maskar, to jest Apollo. Też widzę nawiązanie do firmy jakiejś NASA, czy coś w tym stylu. To jest na pewno nawiązanie do firmy NASA. To wygląda, wow. United States. Co to jest za wielkie gówno? Proszę bardzo, jest nawet wszystko opisane. O. A, to jest mapa na zakładniku. Ojojoj. Ktoś do mnie napisał. Dropa FPS dostałem, dobra. FPS-ów jest bardzo mało, czuję lagi. Oczywiście. Ta cała mapa jest nawiązaniem do firmy NASA. Co to robi kubek na ziemi? Ktoś nie podniósł. Mamy oczywiście. Jak na to stajesz, to to rozbijasz. Ciekawe. Możesz rozwalić te. Jest śmieszne, śmieszne.
W ogóle co to jest za przejście na dół? Jeśli jest tu jakieś ogromne rakiety. Jest zejście na dół. Tu jakaś sala. Ale dlaczego się nie pisał czas? Aha, bo to jest host, no dobra. To nieważne. Teraz MPR start game. Tap minus zadziać. No, kupmy sobie wszystko. Dobra, gdzie teraz byliśmy? Oj, będzie lagi. Jeszcze nie pamiętam, gdzie my teraz byliśmy. Szliśmy tędy, poszliśmy tutaj. Tutaj w lewo i tutaj na dół. Sputnik 1957, to jest jakaś replika. Co to znaczy press? To są dźwięki tego sputnika. Wow. A tu jest więcej takich rzeczy? The Apollo control room is the heart of each mission. What you see here is a scale remake of the control room used for the iconic moon missions. This room is possibly as famous as the pictures of the rocket and landing itself, with multiple screens showing mission progress and vital capsule metrics. Wow. To jest autentycznie nagrania tego sputnika, a to jest to tak jakbyś przechodził wycieczkę po prostu firmie NASA, aż to jest wszystko to samo, nie? Tak, to jest to samo. I to są autentyczne dane z tego co widzę. To są autentyczne dane, wow. To jest autentyczny dźwięk tego satelity. Pierwszego satelity stworzonego przez człowieka. Słowo to jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite. Wow. To są prawdziwe imiona, nazwiska. Co nie? Co nie? Nie jestem pewien, tak szczerze. Bo tak się nie interesuje tymi kosmosem i tak dalej. A to są autentyczne wszystko fakty, wow. Wow, to naprawdę wygląda niesamowicie. Tak szczerze, może na tej mapie z tego co widzę mam najmniej FPS-ów. Tak, ta mapa jest naprawdę, jeśli chodzi o samą edukację, jest naprawdę niesamowita. To pokazuje tu autentyczne po prostu fakty. Autentyczne fakty a propos lotów w kosmos, a propos kosmosu i tak dalej, nie? To jest dość, też dla mnie to jest dość niesamowite. Tu już byliśmy, dobra, wyjdźmy stąd. Przejdźmy się bardziej na prawo i chodźmy tutaj zwiedzić ostatnią część mapy. Te bramki działają, czy nie? O, proszę, bardzo działają. To jest do wyjścia, a to jest do wejścia, nie? Nie, obie tak samo działają, dobra, nie ma co. Alice Space Race, Race to the Moon. To są autentyczne daty i wydarzenia. Niesamowite. Niesamowite, co udało mi się utknąć. Niesamowite, co udało mi się upchnąć, jest to skurkowańca sceną w TV. After 3 days of travel, in a cramped CSM module, the astronauts landed on the moon and gave the famous one small step for man speech before stepping off the lander and planting the flag into the soft moon dust. History had been made. Skurkowańca. Jeszcze ten tekst zrobili głosowy, to jest niesamowite.
Nie, naprawdę, teraz to... Aż jestem naprawdę zadziwiony, że takie rzeczy jeszcze chcesz się udało zrobić. Jeszcze rakiet, no nie gadaj. No nie gadaj, come on. Skurczę, syn. To jest opis. Ale to nie działa. No sobie z chęcią obejrzał. Skurko więc. Naprawdę, to jest niesamowita mapa. Wow. Nie wiem, jeśli chodzi o FPS-y, znowu jest ich mało. Aczkolwiek, jeśli chodzi o tak jakby sam... Jeszcze zaraz ocenimy, jeśli chodzi o sam wygląd mapy, to stwierdzam, że Ancient, jeśli chodzi o FPS-y i wygląd mapy, wygląda najlepiej, jeśli chodzi o animację. No to i sam pomysł na mapę, to Engage jest najlepsza, a jeśli chodzi o niesamowitość samą w sobie i zajebistość mapy, to Apollo jest zdecydowanie najlepsza. Wręcz niesamowita, no bo to co oni skurkowańcy wymyślili, to jest coś pięknego. Dobra, mamy wszystko, co coś jeszcze trzeba. Tak, to jest bardzo ciekawe. To będzie pokazywało statystyki nam, jeśli będziemy grać w tych matchmakingach, będzie normalny ban i pikowanie, tak jak na Fisicie na przykład. I będzie pokazywało nam nasze statystyki z matchmakingu, co jest naprawdę według mnie niesamowite. To może dzisiaj tego nie zagram, to zagram sobie jutro dopiero. Ale chcę zobaczyć retake'i, jak to wygląda. Zagram sobie z botami. Po prostu, no żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Okay. At their landing zone. At the middle. Aha, mówię, weźmy zresetujmy może. Tak jakby wszystkie komendy serwerowe zresetuję CS-a na chwilę. Co to jest tak ustawione, nie wiem. Zmienię szybko wideo nagranie, żeby mieć więcej wszystkich FPS-ów. Żeby mieć swoje ustawienia. I zresetuję CS-a, żeby też te ustawienia się wgrały. Czekajcie, nie to ustawiłem. Dobra, nie ważne. Teraz szybko wyłączmy i włączmy grę. Dobra, zobaczmy, co się teraz stanie. Jak zwykle będzie tak głośna w cholerę animacja. Może 33 minuty nagrania. Dobra, trudno. Trudno się mówi. Dobra, jestem już w grze. Wszystko się nagrywa pięknie, wszystko się pięknie nagrywa. Palmy te retake'i. Zobaczymy, co się stanie, tak szczerze. Szczerze jestem ciekaw. Może pogram najpierw jako co takie, widzę, że mapa jest gotowa. Pogram sobie najpierw jako cetek, a później jako terrorysta. Zobaczę, jak to będzie wyglądać. Widzę, że wygląda to nawet dość ciekawie.
Widać, że Valve nawet pomyślało nad tym, co to robi, co jak to robiło. Okej, mogę wybrać, wow. Tylko, nie wiem, dlaczego nie wczytało mi się mój nóż. Dobra, jeszcze raz, na szybko. Nie, nie chcę, sorry. To jeszcze raz. Jeszcze raz spróbuję, bo nie wczytało mi się mój nóż, nie wiem dlaczego. Jeszcze raz nic z Inferno, no dobra. Mówię, z tego co widziałem, mogę sobie wybrać nawet zestaw broni, jaki chcesz mieć. To jest interesujące, w sumie interesujące. Dobra, więc jeszcze raz chcę te... Okej. Mam defusa. Nie wiem dalej co się dzieje z moją... To jest elitejka, czy elitejka? Elitejka chyba. A, to jest elitejka, nie wiem. Aha, jest napisane, dobra. Zawaliłem się w akcji troszeczkę. Aha, dobra, jestem botem. Nie mam czasu, zobaczymy co się stanie jak przegram, prawda? Wybucham, kile się nie naliczają, ciekawe. Oj, miałem sprawdzić jeszcze jedno pod chatą. O, proszę bardzo. To jest interesujące, really, take bomb side B. Razem się nie pomylę. Bomba już zaplantowana. No widzę, że to nie działa takie. Interesujące. Ciekawie to wygląda, nie powiem. MVP, o proszę bardzo. Ciekawe, że nawet Kevlar jest tak jakby dobierany losowo. Naprawdę to strasznie ciekawe wygląda. Kritejki, nie powiem, myślałem, że zrobię to trochę gorsza, ale jednak daje radę jak dla mnie. I co to znaczy MVP? Nie wiem co to znaczy, ale biorę to, bo jest lepsze. I tych bombside bay, znowu boty biegną sobie na... A, czyli jak wybiorę MVP i zdobędę MVP, to wtedy mam bonus MVP. Interesujące. Aha, mogę wybrać sobie to z poprzedniej rundy. No, muszę przyznać, że to strasznie ciekawe wygląda. O Jezu. Śmiesznie to wygląda. Znowu będę mógł wybrać enemy layout. Bonus.
Oho, mamy WP. Dobra, bo na razie się bawię w zabijanie botów. A, wezmę Amkę. Tak, zaraz pójdziemy sobie do... Dobra, teraz sobie przejdźmy do drugiej drużyny. Zobaczcie, jak to wygląda. I co, dostanę teraz bonus? Czy jak? Tak, dostałem bonus tym razem. O, nie muszę tego plantować, plantujecie automatycznie. Interesujące. Dobra, ostatnia runda i wychodzę z tego trybu. Ciekawy bardzo tryb, czy my... No to ciekawy tryb, te blokady też są śmieszne. Tryb jest bardzo śmieszny. Ogólnie ciekawie to nawet wygląda. Cała operacja dość ciekawie wygląda. Jestem ciekaw, co będzie z tym sklepem. Ale FPS mi dropił, to jest niesamowite po prostu. To jest niesamowite, jak mi FPS dropił. No nie, zobaczymy, co będzie jutro, jak już sobie troszeczkę pogram i na tych trybach. I sobie pogram trochę tych misji i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, na razie żegnam się z wami. Junexile, siemaneczko, do następnego.